Dobrze, że pozbierałem z tych domów środki do dezynfekcji i tak dalej. Masz farta, powiem ci szczerze. I bandaż. Ale udało się. Okej, idę lutować dom. A, nie polutuję. Dasz radę? Staram się. Zaraz se zmienię na maczetę. Naprawdę zmienię na maczetę. A, tak było aż tak. Nie jestem dobry w tych siekierach, to mam dopiero pierwszą tą. W sumie połówkę już mam. A co za taśmę chcesz? Chcę nową maczetę. No to powodzenie. O, widzisz, wchodzę do domu. Pierwsze co widzę, elektryka, tam pierwszy. Nie, tak łatwo nie mam. Walizka podróżna. Jedyny item. Ołówek. To weź tą walizkę, postaw na ziemi. Bo nie zawsze jestem tylko ołówek. Tylko ołówek. Wybiela, czy przygnębienie plus 99. Ja ci wziąłem jeden wybieracz, żeby nie było. Ale pragnienia 60. To jest jedyny najlepszy napój w życiu, który wypijesz. I ostatni. I ostatni. Popatrz, ty chcesz, mamy do wyboru do koloru broni. Jak to? Tak muzycznie. Skrzypce, saksofon, basowa gitara elektryczna. Dom jakiegoś muzyka chyba. Aż specjalnie zamiast siekiery wezmę sobie saksofonem będę walczył. Na bogato. Miód, czekolada. Cekolada. Czemu kurwa powiedział? Cekolada. Jak tam cekolada? Może być cekolada. Butelka z wodą. Dobrze. Będzie w komentarzach wypominane cekolada. Może być cekolada. Ej, no jest już 23:30. To już jest czas, gdzie człowiek nie myśli, co mówi. Dobra, mam jeszcze jedną w plecaku cekoladę. Chcesz wybielacz? Tam też taki mądry byłeś? Gdzie? W dupie. Nie no, gość to na bogato, nie? Normalnie w szafie bez żadnego pojemnika sobie trzyma karabin, pudełko od nabojów. Takiemu to życie sprzyja. To jest to chyba typowa amerykańska dzielnica. Wchodzisz pierwsze co widzisz to karabin w szafie. A to akurat w szkole amerykańskiej. Jest przeszukanie w amerykańskiej szkole tych szafek. Pierwsze co widzi policjant. Pistolet maszynowy. Jeszcze może ci się klej przyda? Chyba do wąchania. No jak? Rękawiczki zimowe. Uterał na rewolwer. Amunicję sobie wezmę. Senność. No ja też, i to taka mocna już. Witaminy! Żel do włosów też? Nie ma po co.
Nałóż makijaż. Cała twarz. Dawaj, dawaj, dawaj. Czaszka. Dawaj, zobaczę to. Ja jestem chyba przeciążony, oczywiście, że tak. Przeciążony. Patrz, mam czaszkę. Dobra, dawaj, bo jestem przeciążony na maksa. Uciekamy stąd, wracamy do domu. Dobra. Jeszcze wszystkie puszki wezmę z dołu. Jak chcesz, to daj coś, to wezmę. Jak wsiądziemy do samochodu, to luz, nie? Wszystkie puszki wezmę. Przez okno przeskoczysz? Nie no, już raz skoczyłem. Gdzie są te puszki? I pewien, nie wiadomo, czy kolega, czy wróg. Ale musiał łopatą dobić. No, no właśnie. Daleko stąd jest samochód? Trochę i ciut. To dawaj, bo mi HP leci. Już ledwie mogę iść. Podjedziesz po mnie? Dobra. Oho. Lepiej pobiec nie mogłem. Ja już sobie usiądę. Dobra, lecę po auto. Rozglądam się, czy przypadkiem do mnie nic nie idzie. O, przestało padać. Jak fajnie to słyszeć, słysząc za sobą masę zombiaków. Piękna pogoda dziś, co nie? No. Zębiaki też fajnie dzisiaj brzmią. Doktor, możesz się pospieszyć? To wyrzuć coś sobie, bo mi się trochę zejdzie. A po tym czerwonym masz iść, wiesz o tym? No wiem, tylko śmiesznie będzie, jak się okaże, że ty masz klucze. Kurwa. No. Musiałeś wykrakać. Lepiej teraz, niż żebym to wykrakał przy samochodzie. Ale ja się nie ruszę już teraz stąd. Nie zostawię puszek. Bo karmę dla psów mogę zostawić jeszcze. Wyrzuć coś tak, żebyś mógł się chociaż ruszać. Bo ja ledwo mogę biec. Mam budziki zostawić? Mógłbyś. Za mało. Co ty takiego niesiesz? Czego ja nie niosę? Zacznijmy od tego. Fajnie to wygląda. Trzy budziki. Łóżka. O, dobra. Jakbyś Deviko podniósł, o, to przeciążenie takie, że kręgosłup. Leknie w gruzę. Bo nadal ledwo mogę iść. Ja zobaczę, czy ten samochód może jakieś kluczyki ma. Bo ten samochód tutaj nie jest daleko, nie? No już okay. Idę, powoli się wlekę, nie? Tylko ja kluczy nie mam, w tym jest problem. No właśnie. No tak, to bez problemu. Kurde, znów? To ja siadam tu w siedzeniu. I tak. Ty nie bądź taki kurwa hop do przodu, bo ci z tyłu zabraknie. No spokojnie, na mapie patrzę, jak sobie idziesz. Próbuję ratować przedmioty. No widzę tutaj takie... Kurwa, kolejne zombiaki. Na Discordzie fajnie czat wygląda. Aktor, nie irytuj mnie, proszę. Walczę o życie. Teraz przez jakieś tutaj mini laski przechodzisz. Podbiec tam. Jakbyś mógł. A daleko jesteś? No, niezbyt. No to podbiegnij. Akurat odpocząłem, to stamina mam. Kurwa, zombiak. Aktor! Weź go.
No, z jakiejś odległości go tłuczesz, ja pierdzielę. Surfer coś ewidentnie lamuje. W sensie 60 pingu akurat miałem jak... Aktor cheatuje. Normalnie pobrałem sobie cheaty. To mi ta kamizelka kuloodporna. No ma dziurę. Ale ty szybki jesteś. Znów znikome obrażenia. Co ci jest? Ogromne obciążenie. Fuck! Zigzag McQueen normalnie. Jeszcze fajkę zapalę, może mu stamina trochę podskoczy. O, jest samochodzik. No tak wracamy na dwa samochody w sumie. Plecy już nie bolą? No nie, na szczęście. Aczkolwiek to może być naprawdę fajna mieścinka, tylko trzeba tutaj zrobić porządek. I gdzieś zrobić sobie tymczasową bazę. Na czas czyszczenia wszystkiego. Jeżeli tu jest tylko i wyłącznie jedno wejście, a tak mi się wydaje, że jest, to może być ciekawie. Co jest najlepsze? Że się nie odpala? Nie. A to? Jak powiesz, że nie masz klucz, to cię kopnę w dupę. Nie, drogi powrotnej, ledwo to pamiętam. No co, prosto w trasę. Weź sobie minimapkę na maksa oddal. I będziesz wiedział. Może nawet nie na maksa. Strasznie wielki ten kompleks jest tutaj. Ale podoba mi się ten samochód, jest bardzo zwrotny. Ten co już tam wysunął. Nie wiem, czy w tych amerykańskich samochodach jest tylko czwórka maksymalnie? Cztery biegi? Nie, musisz mieć park tego kierowcy takiego. Na piątkę wrzucić, kurwa, no to zajebiście. Serio, chcesz aż takie prędkości tutaj włączać, gdzie, no, masz, czemu nie? Gdzie masz drogę pełną zombiaków? No tam jedyna czwóreczce standardowo. Słuchaj, już nie jestem niedzielnym kierowcą. Wtedy powrót by ci zajął dwa dni realne. Na pewno bym nie brudlił samochodu, wierz mi. Nie powiem, bo ja tych zombiaków trochę tam strzelę z maski, ale... Ale bez przesady jakoś. Kurwa, w drzewo przyjebałem. No i chuj po samochodzie. Samotni kierowca. Niechcący. Naprawisz mi to. Jak ja przywaliłem, to i się to, problem nie daje. No, zoomowałem sobie troszeczkę ten siebie, ekran, nie? Bo no. Niestety Zomboid jest strasznie źle zoptymalizowany i jak masz na maksa oddalenie, to haczy delikatnie. A świetnie, nie walnąłem zombiaka, a siadł. Nie w tą stronę. A potem pójdzie serwer. Do reseta tak lekko. No. Definitywnie. Bo tak nawet testowałem, nie? To patrzyłem, że ty u ciebie niby bijem gdzie indziej, ale ping jakby mam stabilny, nie? Problemów nie mam. No właśnie. Może serwer, wiesz, dużo zombiaków, to jest jakby nie patrzeć. Jakby była jeszcze godzina 20, to mógłbym powiedzieć, że coś u mnie jest, nie? Ale no jest godzina, która 23 ileś?
Ty, no ale ten serwer już tydzień czasu bez resetu chodzi, to się nie dziw. No. To ma prawo już. Oho, droga bez zombiaków w końcu. Czy się cieszę? Ja to w ogóle nie wiem, gdzie ty jesteś, zacznijmy od tego. No jadę. No i to jak daleko? No i tutaj piąteczka by się przydała. Nie wiem, czy chciałbyś tam piątkę, jakby przypadkiem jakiś samochód się pojawił na drodze. No to co? No, tak z całej siły uderzyć. Zajebałem drzewo w ten sposób, więc... Ja już mam senność praktycznie maksymalną. Ja już dawno mam ryzyko omdlenia. Uch, może dojadę. Jeszcze jedzenia brakuje, no. No to nie, to ja stamina mam tylko... No i zajebałem w samochód, wybiłem przednią szybę, świetnie. Przez ciebie zagadałeś mnie. Uważaj, no, bo tu gdzie jestem, to jest akurat taki konwój samochodów. Dobra, mógłbyś poczekać, bo otwieracza do puszek nie mam. Dobra, przeżyjesz, bez przesady. Masz szybę przednią do wymiany u mnie. No będę miał co robić, no. Po moim powrocie z tego samochodu nic nie zostanie. Wyżyłem się na tamtych czterech, to ten się na tym wyżyje. Jeszcze do naprawy pójdzie. Oj, prawie w słup przyjebałem, ale na szczęście nie przyjebałem. Wyhamowałem. Ledwo, bo ledwo, ale wyhamowałem. Dobra, to jeszcze się napiję w trakcie drogi. Zobacz, jak ta mapa wygląda. Ja jestem w ogóle. To w sumie możesz prosto przejechać. Cały czas właśnie, prosto. Właśnie, napój pomarańczowy, jeszcze mi głód da trochę. Jedź prosto, nie skręcaj w prawo na tej głównej drodze. Już nie jest taki zwrotny, już coś poszło chyba w tym samochodzie. No i to naprawdę. Tylko wiesz, że bez części zapasowych to ja ci nie wymienię wszystkiego. Ja ci samochody przeprowadzę, spokojnie. Ja wiesz, że mogliśmy po ogółę zrobić taki jeden manewr. Jaki? Wiesz, że jeden samochód da się do drugiego przyczepić. Serio? Mogliśmy pojechać jednym samochodem. Ale jak ty byś chciał jeden do drugiego przyczepić? Da się. Jeszcze nawet, nie wiem, dosłownie 5 minut przed jakby naszym graniem oglądałem porady i da się. Co, lina jest potrzebna? Nie, chyba tak się po prostu oda. Bez sensu. Kurwa, piątki wrzucić nie możesz, bo nie masz umiejętności, a da się samochody podłączyć i jechać jednym. Słyszałeś taki kawał o blondynkach właśnie, że jedna blondynka wleciała do rowu, druga przyjechała ją odholować i obie wsiadły do jednego samochodu? I tutaj prosto jechać. Tak, no. Tak, cały czas prosto. Tylko będziesz miał hordę, taką malutką hordę w sumie. Ale potem droga jest znacznie lepsza i krótsza. Dobra, ja lekko dotknąłem samochodu. Nie, to ja go już skasowałem całkowicie. Tutaj akurat taki lekki, taki biały samochód sobie stał na drodze. Tak lekko w niego dotknąłem. No przyjebałem w to drzewo niepotrzebnie, no i w sumie ten drugi samochód też przyjebałem. I szyba jakoś prawie znowu bym uderzył, tym razem w niebieski samochód. Uważaj, bo tu dalej też jest trochę zombiaków, ale potem jest plus. Ale wiesz, no, piątkę trzeba by było wrzucić, nie? Ja bym wrzucił. No, a później, o kurwa. Oj tam, mamy mechanika w teamie, to jest dobrze. Mi się wydaje, że te samochody da się jeszcze upgrade'ować oprócz tego, nie tylko wymieniać części, ale i tak jakby modyfikować pod właśnie zombiaki. Chodzi ci o takie z przodu jakieś takie ostre i tak dalej, A to przypadkiem nie na modach było? Wydaje mi się, że nie. Bo w sensie nawet wiem, że z autobusami to jest na modach, ale czy zwykłymi samochodami to nie wiem. Bo widziałem, że nawet na ustawieniach serwera było coś takiego jak spotykanie zmodyfikowanych samochodów innych graczy, tak jakby botów, nie? I jak często można je spotkać. Więc chyba się da. Oho, ryzyko omdlenia. No ja już tak jeżdżę od 15 minut, nie przesadzaj.
Nie wiem, czy tutaj, gdzie właśnie nie jadę, nie będzie zaraz tych samochodów porzuconych dużo. Nie wiem, czy ja tą drogą, którą ty jechałeś, to ja właśnie w coś nie uderzę. Na skrzyżowaniu potem tak jakby w prawo, nie? W dół. Czy tutaj na skrzyżowaniu, tutaj na dalej, skrzyżowaniu. Dalej, jeszcze. Czekaj, gdzie ty jesteś? A, człowieku, ty jeszcze masz trochę trasy. No mógłbyś poczekać, byśmy wsiadli do jednego, ci przyczepił jedno i... Ja ci nie wierzę. Dobra. Dobra, ten do bazy wrócimy, to spróbujemy, okej? Okay? Dobra. O kurde. Nie, bo sam jakby nie testowałem na swoim świecie, tam jakby na single player, ale... Przejedź poboczem w razie czego te samochody wielkie. Czy wielkie, te takie rozpierdzielane. Ja przejechałem już. O dobra, druga fala. Trzeba ten palnik ogarnąć i te samochody porozwalać tutaj. Sporo złomu z nich by wyleciało. Jeszcze jedna fala rozbitków. Oczywiście musiałem przyjechać w jeden i drugi. No dobra, aktor, zwracam honor, to jednak nie jest lepsza trasa. Jadę, bym się już rezerwa świeci. Dobra, bo prawie bym pojechał w złą stronę. Nic nowego akurat. Ej, nic nowego to by było, jakby w coś uderzył po drodze. No za to ja teraz przepierdoliłem we wszystko, co mogłem. No, i do naprawy do mechanika, który ma pierwszy poziom. Pierwszy poziom mechaniki masz tylko? Bo ja przecież mam strażaka, a nie mechanika. O kurde. Książki będę musiał czekać. Sorry, nie zdążyłem wyciszyć tego. No to ci rozmontuję samochód, zmontuję. Wierzę w ciebie, do szady. Dobra, już jestem przy domu. Ale więcej tutaj tych rozwalonych samochodów być nie mogło. Dlatego mówię, trzeba palnik i jazda. Dodatkowo chyba źle pojechałem. Ile tu jest drzew? Zobacz, ja przejadę tędy. Ej, zgubiłem się. Źle pojechałem. Nie wiem, gdzie jestem. Ja bym chciał gdzieś ustać, sprawdzić, gdzie jestem, ale nie mogę, bo wszędzie zombiaki są. Dobra, ja źle pojechałem po prostu, nie skręciłem tu, gdzie trzeba. Bo jak zahamuję... Tu jest ta trasa. Źle pojechałem. Jakoś. Jak już skręcisz tą naszą uliczkę, to jedź całkowicie prosto dalej i dopiero na zakręcie jest skręt do nas, żebyś się nie pojebał. Bo ja się pojebałem. W sensie, czekaj, jestem tutaj i... Teraz cię poprowadzę, czekaj. Przejechałeś. A, bo to tą ścieżką taką cienką. Dobra, wracam. Naszym super samochodem. Gruzowozem. Gruzowóz. Nie przesadzaj, nie jest tak źle. Który też powinien pójść do naprawy, ale pierwszy poziom oddaje. Nie jest tak źle.
Dobra, zobaczę w jakim stanie. Dobra, tylko powiedz, gdzie tu skręcić. Na samym końcu tej małej ścieżki. Brawo. Na samym końcu. No i siadł nam prąd. Nie mamy prądu. Dobra, ja muszę szybko to jedzenie zrzucić, bo mam go za dużo. Jak to nie ma prądu? Puszki, puszki, puszki! Mnie nic być nie mogło. Dobra, zobaczmy stan techniczny samochodu. Jesteś już na miejscu? Właśnie sprawdzam samochód. Ten mój? Maska 0%. Czyli silnik zaczął po dupie dostawać już? Silnik 60%. Co, że dojechałem? No silnik był 100%. A maska ile było? Była? Nie wiem, maska ma 0. Przejebałem raz w drzewo z całej siły i raz w samochód z całej siły. No piątko. Na którą byś chciał odpalić. Zagadałeś mnie wtedy. Na ciemniej być nie mogło? Ja nic nie widzę. Nawet zrzucę jedzenie chyba. No i to jest w sumie dobry lód jedzenia. Nie wiem, nie mamy czym zasilić tego? Nie wiem, nic nie widzę, czekaj, włączę sobie latarkę. Nie wiem, nie mamy generatora tutaj. Mamy, ale nie mamy paliwa chyba do niego. Dobra, wezmę tutaj tą mocniejszą, chyba gdzieś ją zostawiłem. Czekaj, spróbuję zaraz odpalić ten generator. Gdzie aktor zaparkował? Obok. Dobra, mamy 4 karnisty z benzyną, więc spoko. No ale życie to mi spierdziela. Chcę, by ty takie gratowisko zrobił, człowieku. W części samochodowych. A w czym problem? Jest sobie, jest. Tych kanistrów trochę pójdzie. Oho, chyba zapaliłeś. 100% dolałem paliwa. Trzeba tu zrobić porządek definitywnie. Tylko trzeba iść najpierw spać. Choć poodkładam tej taśmy naprawczej. Mleko nam jedno zgniło. No cóż, no niestety. Jeden miodek. Że nie wiem, przecier pomidorowy to do lodówki, czy... No, chyba nie. Nie, mamy w lodówce przecier. Ale nie wiem, czy on potrzebuje schłodzenia, czy nie. Witaminy, środek. Piwo się chłodzi.
Musi być zimno. Dobra, witaminy, bandaże. Pój w puszce też gdzieś indziej powinien być. W jednym miejscu tylko i wyłącznie alkohole zbieramy. Makaron z serem, to nawet nie wiem gdzie. Dobra, chyba tylko będę musiał wodę trochę podgrzać. Tutaj masz w rajeczego wodę. Jak chcesz, to masz tego. Już tu jest woda. Gdzie? Tu w skrzynce prawej górnej. W sensie wiem, tylko mam butelkę, dwie butelki wody z wodą skażoną muszę przemyć. Czego mi życie spada? Ogromne. Aha, dobra, świetnie. Ej, te butelki z wodą skażoną to do tego. Do piekarnika. W sensie, bo trzymam je i trzymam, a one nic, nie? To możliwe, że już masz podgrzane. W sensie, ona nadal ma skażone, nie? A to może do garnka musisz przelać. Pokaż, czy jest skażona? Przygotuj ją w mikrofalówce. Mamy mikrofalówkę? Nie mamy mikrofalówki. Ale ty swoją w piekarniku jakby. Tak, ale ja garnek z wodą. Zresztą masz nawet tam garnek z wodą, widzisz? Dolej to do garnka z wodą. Przelej po prostu. I tyle. Nie, muszę chyba drugi wziąć jakiś. Nie, dlaczego? Przelej to do tej zdatnej, że tak powiem. I tyle. Specjalnie do ciebie wziąłem wybieracz. To by ci smutne nie było. W sensie, czekaj, do garnka za wodą. Co powinienem mieć, bo jakby nie mogę wlać tamtej butelki z wodą skażoną, nie? Nie można? Nie mogę. To dziwne. Okej, może znajdę, nie wiem. Mam jakiś drugi garnek? Chyba nie. To cóż, chwilowo odłożę te butelki z wodą skażoną, później się je przeleję do garnka, nie? Mhm. I na razie odkładam to byle gdzie w sumie. Chyba to zrobić sobie definitywnie. Porządek z tym wszystkim. Tylko w sumie naboje odkładam w dobre miejsce. Wszystko poodkładałem, nie? No to możemy iść teraz się przespać. Napiję. No i to już chyba w sumie będzie na dzisiaj koniec, bo trochę się zeszło, nie powiem. No trochę się zeszło, to prawda. Były zazwyczaj 2 godziny, teraz są chyba 3. 2 godziny, 27 minut. No to dobra. Dobra, jestem już na górze. Ja,
Czekaj, to chwilę, tylko zjem, wypiję i... Dobra. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra od Rabe Shiro oraz aktor. Siema. I może następnym razem nie będzie czekolady, tylko będzie czekolada. Trzymajcie się. Hej, hej.